jeśli wiesz, że jesteś osobą, która gdzieś tam prosi o pomoc, nie o pomoc, tylko o to, żeby ludzie w Rosji też porozmawiali, czy zawodnicy, z którymi grał on wcześniej w Moskwie, porozmawiali z kimś i może jakoś wpłynęli na jakieś decyzje, gdzie oczywiście wiemy, że no nie ma takiej możliwości gdzieś tam przez te Instagramy czy inne jakieś social media on to robił, a potem kilka miesięcy później podpisuje kontrakt w tym kraju, no to świadczy tylko o nim, a nie o kimś innym i są różne sytuacje. Po prostu, no, pewnie na papierze wszystko się zgadzało i człowiek zapomniał, do jakiego kraju jedzie.